Prace nad termomodernizacją szpitala w Wodzisławiu Śląskim idą pełną parą. Metamorfoza placówki trwa w najlepszej i to metamorfoza nie byle jaka, bo za kilka milionów złotych. Obiekt już we wrześniu ma zmienić się nie do poznania, wszystko dzięki dotacji unijnej. Budynek główny wodzisławskiej placówki, jaki jest, każdy widzi. Każdy widzi też, że od lat jego stan pozostawia wiele do życzenia. Już we wrześniu jednak dyrekcja szpitala obiektu się nie powstydzi. Prace nad metamorfozą tego budynku ruszyły z kopyta już kilka miesięcy temu i idą pełną parą. Przedsięwzięcie dotyczy m.in. wymiany kolektorów cieplnych, baterii, m.in. modernizacji izolacji, centralnego ogrzewania oraz wymiana stolarki okiennej. Montaż 100 solarów rozpocznie się w lipcu. Co najważniejsze, dzięki zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych zmniejszy się zapotrzebowanie szpitala na energię cieplną, a co za tym idzie, szpital będzie ponosił mniejsze koszty związane z jego ogrzewaniem. Oszczędności z tego tytułu mamy mieć rzędu około 240 tysięcy w skali roku. Wartość przedsięwzięcia wyniesie niemało, bo ponad 4 miliony złotych. W 85% jest jednak finansowane ze środków unijnych.